tam czarownica jest jakaś. Aż mu z wrażenia samochód zgasł. Biegu zapomniałem. Takie rzeczy na ulicy wystawiają i zawału człowiek nie ma dostać. Objedziemy sobie. Weź to popatrz. O matko jedyna. Popatrz. Nakręć to. Ja piernicze. Demon. Demon. I takie coś? Aha, demon stacja się nazywa. No teraz nie. Ja w ogóle miałem zjechać, kurna. Tam. Nie? No. Nie. Tak, dobrze, dobrze. Patrzcie tu, jakie rolki. To nie widać to. Tyle siana. Tu idziemy, tak? Nie, tam? No, jesteśmy w Pelpinie. Jarmark cysterski. I spieszymy się na pokaz. Będzie to turniej walk z wykorzystaniem nie rapiera, tylko co tutaj? Yeah.
żywo. Rycerz to, którym dla przeciwnika nie ma nigdy zmiłowania w boju. Juści, ale w turnieju zawsze walczy fair play. Natomiast, szanowni państwo, gorąco powitajmy wielkimi brawami rycerz Wojciech Czerwurondała! Jako żywo jeszcze jedną rundę poprosimy spiąć konia! Szanowni państwo, na złotym głowacie logo firmy Pakosz Esterombała, twórcę potęgi rodu Stanisława Świętej Pamięci, któremu dedykujemy ów turniej dzisiaj. Chwała rycerze konni, szanowni państwo. Później pod Grunwaldem w roku 1415. Później zasię gromiła Szwedów pod Kirchholmem w roku 1605. A już ostatnia wiktoria w wykonaniu husarii to wiktoria wiedeńska roku 1683. Teraz zasię proszę podziwiać, jak rycerz współpracuje z koniem. Oto fragment ćwiczenia konia do szyku. Poproszę o wielkie brawa. Widzicie, że koń i jeździec, czyli rycerz, to jedno. Jako żywo prowadzi rycerz Wojciech Herburombała. Ale braw nie słyszę, braw nie słyszę. A toż widzicie, ustawianie się w szyku, manewry podczas walki, tak? To bardzo istotne rzeczy, od których zależało życie samego rycerza. Koń często walczył wespół ze swoim panem rycerzem. Przepraszam, 15 lipca roku 1410 rozegrała się bitwa pod Grunwaldem, lapsus lingue, oczywiście. Wielkie brawa, szanowni państwo! Położenie konia do walki to rzecz bardzo trudna. We'll be right back.
się jego przeciwnikiem będzie rycerz Marcin Bracimowicz. Thank you.
Ale chodniki fajne, nie? Tak. Chodniki fajne. Zakłady mięsne sponsorowały. Widać. To wszystko. Są same jakieś rodzaje. No. To nie jest odpustka. Ludzie się zwijają. Dzisiaj jest niedziela. Już jest koniec. Ale balonik możesz jego. Mowa ci na balonu. Mowa ci Pikachu. Pikachu. Ja bym na będzie chciała po kosmetka. Chcieli bransoletek. No w sumie przyjechaliśmy tylko zobaczyć te pokazy z kopią tych walk. To nas najbardziej ciekawiło. I to chcieliśmy zobaczyć, to zobaczyliśmy. No to wracamy, nie? No. Trzymajcie się. Mysza wam pomacha. Czy jeszcze myszka ma coś do powiedzenia? Mam nadzieję, że wam się podobało. No. Fajnie było dzisiaj, bardzo. Powiedzcie jej, że się podobało. Bardzo fajny dzień. No. A dokładnie niedziela. No. Dobra. Tak, trzymajcie się. Właśnie. Pa, pa. Trzymajcie się jeden drugiego. No. Cześć. I z rzeczy, które mamy w lodówce, które naprawdę już musimy zużyć, naprawdę można zrobić fajny obiad. Miałam tutaj 4 ziemniaki ostatnie, które miałam, jeden kalafior, nie kalafior, tylko broku, który naprawdę już musiałam zużyć i ugotowałam te ziemniaki. Tutaj jedną warstwę położyłam na dno tych ugotowanych i pokrojonych w plasterki, potem broku ugotowałam. Położyłam na to plasterki kolejnych ziemniaków. Wszystko, wiecie, posolone, trochę pieprzu czarnego, a tutaj mam w misce jajka, mleko, ser żółty starty i ser feta, same resztki, wiecie, takie wszystko starłam. 2 pieczarki mi jeszcze zostały z poprzedniego obiadu gdzieś tam, sobie leżały zagubione w lodówce i natkę pietruszki i... to wszystko jest tutaj posolone, wsypane, mam wsypany pieprz ziołowy i pieprz czarny. Także taki będzie obiad dzisiaj. I w takiej postaci do piekarnika, siup. No i zapiekanka gotowa. Zobaczcie, jaka super. Ale zapach, idziemy jeść. Tu chyba nie muszę nic mówić. To, co widać na zamieszczonym obrazku, najlepiej oddaje tragizm tego, co się stało. Facet jechał pod górkę. No i wiadomo, auto się popsuło, to będą holować, bo co można tutaj jeszcze, chyba że nagle co, auto zmieni humor, nastawienie i widzicie, jak to jest. Miałem sam ten ból nieraz.
Najgorzej jest jak pod górkę. I ciekawe, on w ten znak przywalił, czy nie? Tutaj. Tam z tyłu znak jest taki. No, także tak to jest. No, stoi tu już dobrą godzinę ten to auto i miga, miga. Myślę, że tutaj specjalnie nic się nie za bardzo uda zrobić. To trzeba na warsztat, mam wrażenie. No nic, zostawiamy panów. Niech się trzymają chłopaki. Co im wyjdzie? No nic, cześć, na razie.